Jerzy Gala, przesłanie. Dla księdza Jana Dzierżona pszczoła była przeznaczona. Opatrzność to sprawiła, że tajemnica zawiła, za sprawą księdza Jana pszczelarzom stała się znana. Dziś śledząc księdza Jana tropy, największego pszczelarza XIX-wiecznej Europy, pamiętajmy o jego przesłaniu. Dla współczesnych istotnym wskazaniu. To miód i produkty pszczele, ratują człowieka na duszy i ciele. Wszak mówi się, że w pszczole boskiego jest ducha iskierka, ukryta w jej mozole. Dzisiejsza miodowa opowieść zaprowadzi nas do domu pszczół. Opowiemy, gdzie mieszkały pszczoły dawniej i jak mieszkają dzisiaj. Mówiliśmy już wcześniej, że pszczoły to istoty niezależne, wolne, zaradne i niezwykle pracowite. W odróżnieniu od innych udomowionych zwierząt doskonale sobie radzą nawet bez pomocy człowieka. To nie one przylgnęły do ludzi. To ludzie usilnie zabiegali o to, by być sąsiadami tych obdarzonych szczególnie owadów. Tak było od tysiącleci. Pierwsze domy pszczół to różnorodne szczeliny skalne, później to naturalne dziuple. To właśnie tam nawiązał się sąsiedzki kontakt pszczół i ludzi. To nie pszczoły przyszły do człowieka. To ludzie zawsze starali się o ich towarzystwo. Tak jest do dzisiaj. Pierwsi sąsiedzi pszczół to bartnicy. Chodziło to bractwo po rozległych borach i pilnie szukało świepotów. Świepoty to naturalne dziuple, w których osiadły pszczoły. Nie bez protestu pszczół ówcześni bartnicy wybierali z nich miód i wosk. By zebrać większą ilość tych specjałów, nachodzić się trzeba było po lesie wiele. A że człowiek z natury jest leniwy, to wpadł na koncept, by było mu do tych pszczół bliżej. Tak powstały bory bartne. A jak powstawały? W najgrubszych sosnach i dębach dłubano, dziano, barcie. Niektóre bory bartne niejednokrotnie skupiały kilkanaście tysięcy barci. Miód i wosk były bardzo drogie. Nie wszystkim dane było zaznać ich smaku i dobrodziejstwa. Nie każdy też mógł sobie barć czynić. Był to specjalny przywilej. Należało mieć na to zgodę władcy. Dzisiaj powiedzielibyśmy koncesję. Władcy zawsze pazerni byli, a więc stanowili podatek zwany daniną. Płacili więc bartnicy swemu panu miodem i woskiem za prawo wstępu do lasu. Bartnicy byli grupą bardzo uprzywilejowaną. Obowiązywały ich osobne prawa. Władcy zapewniali im opiekę, ale zastrzegali sobie prawo pobierania danin bartnych. To prawo nosiło nazwę regale bartnego i działało w lasach władcy, a także w lasach prywatnych. Istniał w tym czasie królewski zakaz wycinania drzew bartnych. Bartnik mógł wejść do prywatnego lasu i zakładać tam barcie. A jak barcie dziano? Pierwszą czynnością był wybór właściwego drzewa w miododajnej okolicy. Drzewo bartne musiało być grube, by oprzeć się wiatrom, zapewnić pszczołom ciepło i po wydzianiu barci pozostać żywe przez kilkadziesiąt lat. Najczęściej barcie dziano w sosnach i dębach po ich południowej stronie. Barcie tworzono wysoko, by uszczec się przed złodziejami i szkodnikami. Dziano je 8 metrów nad ziemią i jeszcze wyżej. Z tego względu bartnik musiał być odpowiednio wyposażony i musiał posiadać umiejętność wspinania się po wysokich drzewach. Do tego celu używano leziwa, długiego sznura opatrzonego specjalną ławeczką. Piękny opis podbierania miodu z barci przekazała matka Zygmunta Glogera, wspominając swe dzieciństwo z lat 30. XVIII wieku. Zwykle szukaliśmy bartników, pukając po lesie, aż się nam odezwali u jednej barci w gęstym boru. Maciej uzbrojony był leziwem, czyli długim, mocnym sznurem z nawleczoną nań wąską ławeczką. Stanąwszy pod barcią i pożegnawszy się, był bowiem jak wszyscy kurpie, bardzo pobożny. Zarzucał prawą ręką połowę sznura dookoła sosny, a pochwyciwszy ręką lewą, robił pętlę, czyli strzemię, które wstępował nogą, aby drugą połowę sznura zarzucić wyżej,
i zrobić nad pierwszym drugie strzemię. Sznur, obciążony z jednej tylko strony drzewa, nie mógł ześlizgnąć się po chropowatej korze, a Bartnik tymczasem, z dziwną zręcznością, odwiązując strzemie dolne, robił z niego nowe ponad sobą i tak szedł coraz wyżej i wyżej, podobny z dala do muchy, siedzącej na boku świecy, a gdy był już wysoko nad ziemią, tak wysoko jak kominy naszego domu, nam biły serduszka z obawy, żeby Maciej nie spadł. Ale Maciej siedział już na ławeczce swego leziwa, oparszy się nogami o sosny i gospodarował bezpiecznie u Barci, jak u siebie w izbie, a spuściwszy połowę sznurka ku ziemi, wciągał podawane mu tym sposobem przez pomocników, króbkę na plastry, wąklicę z podkurem i nóż długi, obosieczny z dużym trzonkiem, ze starego miecza zrobiony. Co szczegółowo tam robił, tego już dobrze nie pamiętam, tylko że pierwszy plaster ciemnozłocistego miodu spuścił nam w króbce. Podziwialiśmy jego względem pszczół odwagę, bo nigdy sitkiem głowy, a rąk rękawicami nie osłaniał. Kark miał tylko osłonięty włosami, ponieważ starsi kurpie nosili wówczas długie włosy, na karku podwinięte. W końcu swojej czynności ogacał chrustem otwór Barci, zabezpieczając ją przed dzięciołem, który pukaniem dzioba pszczoły wystraszał i chwytał, i przed żołną, o której mówił, że język wsuwa w otwór Barci i łyka pszczoły, gdy tenże obsiadą. Potem pamiętam, jak misterne plastry brutalnie ugniatano drewnianą maczugą w wielkiej beczce, wymierzonej raz na zawsze, jak po tygodniowej pracy Macieja zjawili się Żydkowie z Rutek, którzy 500 garncy miodu we dworze zakupowali, jak również i od Macieja, który wynagrodzenie miodem otrzymywał. To moje żniwo i pszenica, mawiał Bartnik, bo u nas na puszczy piaski jeno i innej pszenicy nie mamy. Utrapieniem Bartników były niedźwiedzie. Odstraszano je, zawieszając przed Barciami długie, ciężkie polana, tak zwane samobitnie, które wprawione przez misia w ruch wahadłowy zwalały go z drzewa. Najbujniej bartnictwo rozwijało się na ziemiach polskich do końca XVIII wieku. Kurcząca się powierzchnia borów powodowała, że malała ilość barci i malała liczba bartników. W tym czasie bartnictwo przemieniało się w pasiecznictwo. Z drzew bartnych wycinano odcinki pni z osiadłymi tam pszczołami, nazywano je kłodami. Do dzisiaj w pszczelarskim języku przetrwało słowo pień, choć pszczoły już od dawna utrzymywane są w ulach. Kłody przenoszono w pobliże siedzib ludzkich. Nie wszyscy jednak bartnicy rezygnowali z lasu. Zakazano dziania barci, więc wycięte kłody ustawiali w lesie na drzewa. Wybierano do tego dorodne dęby, budowano specjalne, umieszczone wysoko pomosty i na nich ustawiano kłody. Z biegiem czasu zaniknęły także pasieki leśne. Wynikało to między innymi z uciążliwości ich obsługi, lęku przed złodziejami i niedźwiedziami. Poczęły dominować pasieki przydomowe. Niemałą w tym rolę odegrali mnisi, głównie cystersi. Przyklasztorne pasieki utrzymywano w polskich klasztorach już w XIII wieku i to one służyły wzorem ludziom świeckim. W przydomowych pasiekach kłody ustawiano pionowo, nazywano je stojakami, lub kładziono poziomo, te zwały się leżakami. Natężenie prac pasiecznych dyktowały pszczoły. Bardzo trudnym okresem był okres rujek. Przypadał na koniec maja i czerwiec. Dzisiejsi pszczelarze czynią różnorodne zabiegi, by w ulu do rójki nie doszło. Natomiast dawniej rójki były błogosławieństwem. Dzięki nim pasiecznicy intensywnie powiększali ilość swych rodzin pszczelich. Szczególnie zabiegali o rójki wczesne, majowe, bo te roje mogły jeszcze dojść do dużej siły i we wrześniu obdarzyć pasiecznika miodem. Pilnowano więc pasiek bacznie. Żaden rój nie mógł uciec lub dostać się w ręce innego pszczelarza. Dzięki rójkom powiększano pasieki nawet trzykrotnie. Innym ważnym okresem był czas miodobrania. Miodobranie było zajęcie niezwykle uroczystym. Pilnie dbano, by nie dopuścić do łakomstwa, to jest zbyt wczesnego podbierania miodu i nie zabierania go zbyt wiele. Zwykle rozpoczynano wybieranie, inaczej wycinanie, części plastrów 10 września, a zasadą było, że miodobranie można rozpocząć najwcześniej po świętym Bartłomieju, to jest 24 sierpnia. Czas, a wraz z nim pogłębiająca się wiedza pszczelarzy sprawiła, że zmieniły się mieszkania pszczół. Obok kłód pojawiły się ule bednarskie,
wykonane z klepek drewnianych, tak jak beczki, a także ule wykonane ze słomy żytniej, tak zwane kuszki. Ule te nie miały dna. Na okres zimy przenoszono je do piwnic zwanych stebnikami. Z nastaniem wiosny, po przylocie bocianów, ule ustawiano nad wykopanymi w ziemi zagłębieniami lub na specjalnych, wysokich pierścieniach wykonanych ze słomy. Pszczoły budują plastry od góry do dołu, więc w czasie miodobrania unoszono ule ponad specjalną beczkę i ścinano do niej zwieszające się poniżej dolnej krawędzi woszczyny z miodem. Wielką rewolucję w pszczelim budownictwie mieszkaniowym rozpętał nasz opolski krajan, ksiądz Jan Dzierżon. Jan Dzierżon urodził się w roku 1811 w Łowkowicach w powiecie Kluczbork. Był uczniem szkoły w Łowkowicach, miejskiej szkoły katolickiej w Byczynie. Studiował na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1834 do 1835 roku był wikarym w Siałkowicach i Popielowie. W lipcu 1835 roku został proboszczem Karłowic. W roku 1873 został obłożony ekskomuniką większą za krytykę dogmatu o nieomylności papieża. Powrócił do rodzinnych Łowkowic i zamieszkał razem z bratankiem Franciszkiem. Zmarł w Łowkowicach w 1906 roku. W latach 1845 do 1904 opublikował ponad 800 artykułów prasowych i wiele książek dotyczących pszczelarstwa. Pisał głównie w języku niemieckim. Po polsku napisał i opublikował dwa artykuły: Sztuka robienia złota nawet zielska i Spostrzeżenia pszczelarskie w roku ubiegłym i nieco o pszczołach włoskich. Zdobył ogromną sławę. Władcy różnych państw odznaczali go orderami, towarzystwa naukowe nadawały mu członkostwa honorowe, a Uniwersytet w Monachium nadał mu tytuł doktora honoris causa. Zasłużył się ksiądz Jan światowemu pszczelarstwu ogromnie. To on pierwszy odkrył występujące u pszczół zjawisko partenogenezy. Jest to dzieworództwo, w którego wyniku z niezapłodnionych jaj lęgną się trutnie. Matki i pszczoły robotnice rodzą się tylko z jaj zapłodnionych. Ksiądz Jan wprowadził też do ula snozę, drewnianą beleczkę, u podstawy której pszczoły budują woskowe komórki. Stało się to przyczynkiem do budowy uli ramowych, z których tak powszechnie korzystają współcześni pszczelarze na całym świecie. Wiedza o pszczołach jest bardzo rozległa i nigdy do końca nie zgłębiona. Przekazywano ją z pokolenia na pokolenie. Chodzenie koło pszczół było niczym czarowanie, niczym tajemnica przekazywana dzieciom i wnukom. Poszukując materiału do tego programu, byliśmy w rozlicznych pasiekach. Przyjął nas też pan Alfred Hartmann z Dzierżysławia w gminie Kiecz. Trudne i dalekie ścieżki jego życia zawiodły go do Indii. To tam rozkochał się w pszczołach. Zwróćcie uwagę, że pszczół się wcale nie lęka, ani jego pszczoły nie mają przed nim lęku. Dużo trzeba wiedzieć o pszczołach, by aż tak się z nimi zbratać. W tej opowieści cofnęliśmy się w czasie i przechodząc wśród różnorodnych budowli dotarliśmy do współczesności. W następnym odcinku zaprowadzimy Was do pszczelego sezamu. Poznamy ogromną skarbnicę dobroczynnych pszczelich produktów.